Szanowni Państwo, witam serdecznie na 39. sesji Rady Gminy. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam Panie i Panów Sołtysów. Witam serdecznie przybyłych gości w osobach Pana Jerzego Podlegi, Panowego Sejmika Samorządowego, Pana Dyrektora Urzędu Pracy, Pana Radnicza. Serdecznie witam Wójta, Panią Skarbnik i pozostałych pracowników Urzędu Gminy. Ponieważ nie ma dyrektorów, bo jest właśnie, są wakacje, nie ma, życzę miłego wypoczynku. Szanowni Państwo, zaczynamy naszą sesję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest wystarczająca ilość rady do podejmowania prawomocnych uchwał i przedstawię porządek obrad, który będzie następujący. Przyjęcie protokołu z 38. sesji Rady Gminy Białogard, informacje wójta gminy z działalności między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Gminy, interpelacje i zapytania radnych, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach, wyrażenia zgody na użyczenie niezabudowanej działki, sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej do decyzji nr 22/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pękaliną, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w decyzji nr 261 położonej w obrębie ewidencyjnym Buczek, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu w sprawie własności. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie, Wrogowie, Łomianowie, Białogórzynie, w Kościelnicy. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. Rozpatrzenia skarg na działalność wójta gminy Białogard, rozpatrzenia wniosku wojewody zachodniopomorskiego o rozpatrzenie podstaw dla stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Jany Kowalewskiej, przepraszam, Jana Budzyńskiego i Marcina Worskiego. Odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych, wolne wnioski, zapytania, informacje i zamknięcie 39. sesji Rady Gminy Białogard. Mam uwagi do proponowanego porządku. Wyłożony został protokół z poprzedniej sesji. Czy do protokołu są jakieś uwagi? Nie ma. Proponuję przegłosować. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jest za to, bo został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu naszej sesji. Informacje wójta gminy o działalności między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Gminy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście. W okresie 26 maja do 27 lipca tego roku przygotowane zostały projekty 16 uchwał przedstawionych w porządku obrad dzisiejszej sesji. Wydałem 15 zarządzeń. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji weszły w życie i zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego. 26 odbyła się ostatnia sesja. Po sesji było spotkanie takie integracyjne. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu. Również dziękuję za przyjęcie miłe na Krampie. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak tam poznać historię też samego tego miejsca. To był czas też, kiedy było dużo organizowanych dni dziecka. Na wiele byłem zapraszany, nie we wszystkich mogłem niestety uczestniczyć, ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy organizowali te dni dziecka, ponieważ są to wydarzenia na pewno ważne dla tych małych społeczności lokalnych. I tak 27
maja był Dzień Dziecka w Rościnie. 31 maja uczestniczyłem w otwarciu Pomerania w Parku Dygowie. To jest taki duży kompleks wypoczynkowy, rekreacyjny właściwie dla dzieci. I wtedy odbyło się również zebranie delegatów lokalnej grupy działania w Gościnie. Dzisiaj będziemy mieli do podjęcia uchwały właśnie na sesji, którą będziemy chcieli użyczyć działkę w Gruszewie, na której ma powstać wiata. I w tym miejscu właśnie lokalna grupa działania będzie mogła jakiegoś animatora kultury, bo tak też będzie powiedziane przy tej wiacie, który będzie tworzył tą lokalną społeczność integrową. 1 czerwca w Dni Sportu Gminnego odbył się festiwal rekreacyjny w Kościelnicy. Tak co roku organizowany przez szkoły podstawowe wspierane w Kościelnicy. 2 czerwca był Dzień Dziecka w Pleszynie, w którym uczestniczyłem. 2 Dzień Sportu Gminnego w Klębinie. W tym dniu również odbyła się sesja Rady Powiatu i Dzień Matki w Bibliotece w Podbięciu. 3 czerwca był piknik rodzinny w Stanowinie oraz turniej piłki siatkowej. Był to 2 dzień sportu gminnego. Uczestniczyłem również w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w Białogardzie Gminnego. Odbył się Dzień Dziecka w Gruszewicach i Dzień Radości w Górze. 4 czerwca, 3 dzień Dni Sportu Gminnego, zawody strzeleckie w Stanowinie oraz zawody wędkarskie w Siłowie, w których również miałem przyjemność uczestniczyć. Zebranie sołeckie w Wyszynie 5 czerwca, w Białorusinie, przepraszam, i już 7 czerwca zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białogardzie. W tym dniu również odbył się bal gimnazjalistów z gimnazjum Stomechowym. 9 czerwca egzamin starszystych ze świętych, 10 pań mamy zatrudnionych, które będą prowadziły staże swoje w naszych świetlicach wiejskich. Z czego później planujemy 7 jeszcze pozostawić w tych świetlicach. 10 czerwca odbył się Dzień Dziecka w Nasutowie oraz Dzień Kobiet w Białorusinie, w których spotkaniach uczestniczyłem. 11 czerwca w Bieg Papieski w Karlinie. Osobiście nie biegłem, ale uczestniczyłem w spotkaniu. 12 czerwca odbyły się wspólne komisje. 15 czerwca zadał się Dzień Dziecka w Sińcach. 16 czerwca spotkanie z dyrektorami szkół, ze szkoły Rogowo i Stanowina, ponieważ tam mamy taki mały problem, musieliśmy się spotkać, mówić pewne sprawy. 19 czerwca wybranie Mieleckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Sarginowie. W tym dniu również były wybory sołeckie w Krębinie. I tu chciałbym bardzo serdecznie pogratulować nowej pani sołtys Izabela Mioduszek. Gratulacje wielkie dla pani Izabela jest nowym sołtysem. Poprzednie, a pani sołtys musiała zrezygnować, ponieważ się wyprowadziła z miejscowości. Ale cieszymy się, dalej jest kobieta, dalej mam parytety zanurzowane, także cieszymy się z tego. Słucham? W tym dniu również odbyło się zebranie OSP w Pomianowie. 20 czerwca było wspólne, komisja oświaty. 21 czerwca podpisywaliśmy w starostwie granty sołeckie. Tutaj gratulacje dla Żelimuchy, tak? Żelimucha wygrała dofinansowanie. I właśnie w tym dniu również była dobra rada rynku pracy. 23 czerwca było spotkanie w zakładzie oddechowym w Gminie, takie coroczne spotkanie. Nie ma co powiedzieć, największy zakład na pewno na terenie zachodniopomorskiego, a jeden z największych i najbardziej uznawanych na terenie całej Polski. 24 odbyły się zawody OSP w Białorusinie. Bardzo gratuluję strażakom za czynne uczestnictwo. 1 lipca odbył się festyn rodzinny sołectwa Darnikowo i Źlenkowo. Niestety nie mogłem jakby uczestniczyć, ale wiem, że była dosyć duża frekwencja i naprawdę było wspaniale. Za to dziękuję organizatorom przede wszystkim. 8 lipca odbył się rejs rowerowy w Podbilczu. Jeździliśmy po lasach właśnie kalających Podbilcze. W tym dniu również odbyły się zawody OSP w Pomianowie. 9 festyn odbył się rodzinny w Żydelkowie, a 10 zebranie wspólników regionalnych wodociągów i kanalizacji. I tam omawialiśmy m.in. podział kosztów ogólnozakładowych. Pod koniec wakacji będziemy chcieli się spotkać z Radą Nadzorczą i omawiać, jak będziemy mogli dalej przystępować do kolejnego okresu taryfowania na rok 2018.
10 lipca odbyło się spotkanie kapituły Rolnika Roku Powiatu Białogardzkiego. My ze swojej gminy będziemy chcieli trzech rolników, jutro będę miał spotkanie trzech rolników nominować do kapituły roku właśnie Rolnika Powiatu Białogardzkiego. 13 lipca odbyło się spotkanie z rolnikami wytypowanymi do Nagrody Rolnika Roku. Tu będę miał, proszę Państwa, do Państwa sukcesów prośbę taką, ponieważ zrobiliśmy zaproszenia dla rolników i pod koniec sesji byśmy je rozdali i prosimy, żeby Państwo osobiście na swoim terenie rozdali te zaproszenia dla wszystkich rolników. Ta forma jest różna co roku, chcemy sprawdzić, jaka najlepiej się sprawdzi. Czasami dzwoniliśmy, teraz chcemy zaproszenia takiej formy papierowej wręczyć przez Państwa, bo Państwo najlepiej znacie swój rejon i tych rolników, którzy u Was mieszkają. 14 lipca odbyła się komisja rewizyjna, 15 zawody strzeleckie w Stanowinie i 16 mecz w siatkówki w Sibrzymrowie. 17 lipca mieliśmy przetarg transportu uczniów. Ta pierwsza część przetargu, czyli ten transport ogólny, odbył się i wyłoniliśmy firmę, która będzie nas obsługiwać. Niestety ta druga część dla osób niepełnosprawnych nie było złożone żadnej oferty. Teraz ponowimy przetarg jeszcze raz. Mamy nadzieję, że się było na jakimś wykonawcy. W tym dniu również odbyły się wybory członka Rady Sołeckiej w Stanowinie i tu gratulacje dla nowego członka, pana Kazimierza Kratkowskiego. Pełni podwójną funkcję w tej chwili członka Rady Sołeckiej. Tylko frekwencji pan nie mówi. Tak, nie będę mówił o frekwencji, największe sołeckie w naszej gminie. A frekwencja, no tak. No, z ciekawości. Była się komisja komunalna, wspólne posiedzenie komisji. Po frekwencji na komisji komunalnej też nie będę mógł. Jest jeszcze lipca, odbył się drugi wilki nocny w Berlinie. Chociaż szkoda jest ta frekwencja, nie wiem czy ze względu na tak słabą pogodę zachodzi, ale drugi się odbył, bardzo się cieszę. Nie było dużo poprawa sukcesów, niektórzy byli zinicjowani, dziękuję. Niektórzy tam grali. Bardzo fajne zawody, myślę, że trzeba kontynuować te rozgrywki, tylko żeby trochę przy większej frekwencji. Zachęcam Państwa już dziś, bo zaraz będziemy znowu organizować. 25 lipca odbyły się obchody święta policji. I wczoraj, proszę Państwa, podpisałem taki ważny moment, akt notarialny, w którym tam akcie zgłoszeni z Agencją Nieruchomości Rolnych. Przyjęliśmy od agencji 15 działek na terenie naszej gminy. Mogę Państwu powiedzieć, są to w większości działki, gdzieś są zlokalizowane czy pompownie, ale też działki rekreacyjne. Odnośnie tych działek rekreacyjnych to jest działka w Zagórzu, Pomianowie, Buczku, Komasowie, Rogowie i Myszynie. Nie są to wszystkie jeszcze działki, które przyjęliśmy, ale te działki już w tej chwili przejmujemy i będziemy chcieli gospodarować do roku 2019. Mam nadzieję, że na to zadość środki ze związku. Będziemy starali się o dofinansowanie, żeby te działki gospodarować. W większości tam będą boiska piłkarskie i inna infrastruktura służąca dla mieszkańca. Wartość tych działek to ponad 500 tysięcy złotych, także a czekaliśmy na nie, z tego co ja pamiętam, około 10 lat, 17 rok, w 7 roku były pierwsze wnioski składane, więc ten okres był bardzo długi. Agencja się mocno opierała, żeby nie przekazywać tych działek. Państwo wiecie, ze względu na to, że gmina w poprzednich latach sprzedała działkę w Stanowinie niezgodnie z przepisami i tutaj agencja wstrzymała to przekazywanie. Moja kilka razy wizyta u pana dyrektora w Poczelenie spowodowała, że to rozgraniczyliśmy, ta sprawa sprzedaży tej działki nie wpływa. Uzgodniliśmy, żeby nie wpływała na przekazanie tych działek i te działki przyjęliśmy. Zostało nam jeszcze kilka działek, a ta procedura jeszcze trwa i mam nadzieję, że będą ustalone wszystkie te pozostałe działki również przyjęte. Proszę Państwa, taka jeszcze prośba do sołtysów, żebyście Państwo, znając swoje możliwości, znając swoje sołectwa, przyjrzeli dokładnie pod względem różnego rodzaju studzienek. Czy to studzienek może nie tyle kanalizacyjnych, przede wszystkim deszczowych, tych starych takich studzienek, czy one nie są poodkrywane, czy nie stwarzają zagrożenia. Jeżeli takie sytuacje będą, bardzo bym prosił, żebyście Państwo zgłaszali to do urzędu. Mieliśmy ostatnio kilka zgłoszeń, mieliśmy tutaj zgłoszenie w Kościernicy, mieliśmy zgłoszenie tutaj niedaleko Klepina i wszystkie te miejsca my staramy się zabezpieczyć, przykryć płytami betonowymi, żeby nie stało się nieszczęście. Bardzo Państwa proszę o to, żebyście przejrzeli swoje sołectwa i zobaczyli, czy takich miejsc zagrożeń nie ma u Was. Jeżeli są, to bardzo proszę o zgłaszanie, a my będziemy starali się zabezpieczyć. Dziękuję bardzo, jeżeli są jakieś pytania.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie bardziej przyznające. Proszę, na to dotyczy przeglądnictwa. Na to dotyczy przeglądnictwa, chciałbym tym zająć. Tak, bo też jeżeli chodzi o Wyszyno, to już mówię, to jest działeczka 28 przez 1. To jest przegonia. Tam po lewej stronie tak pod lasem. Tak. Są jeszcze jakieś pytania? Cały przypadkowo nie włącz tam nie kram papierkolowski? Zbyt. Nie da jak to się. Miejsce podobne. Podobne, tak. Jedno i drugie drogi. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Nie wpłynęła żadna interpelacja i zapytanie. Może Pan Radny coś? Może Pan Radny by chciał coś zabrać głos, bo to jest taka okazja. Parę słów. Bardzo proszę. Witam serdecznie Państwa. Przyszedłem tutaj ciszę sprawę, ale nie sposób nie zauważyć, że tuż obok urzędu prowadzone jest rozpoczęte prowadzenie dużej inwestycji ważnej nie tylko dla miasta Białogardu, ważnej dla wszystkich mieszkańców i tych, którzy przejeżdżają przez miasto i powiat białogardzki w stronę morza. Czas po prostu na ten odcinek drogi wojewódzkiej 163. I w tej chwili trwają bardzo poważnie zaawansowane prace nad odcinkiem od skrzyżowania tam w Kamienie do ulicy Koszalińskiej w Białogardzie. W tej chwili są prowadzone prace dokumentacyjne już tam. Należy oczekiwać, że w perspektywie roku, dwóch lat rozpoczęte tam zostaną bardzo poważne prace inwestycyjne. Znowu odbędzie się, no jakby utrudni ruch tranzytowy w okresie letnim w stronę morza. Tam powstanie też i ścieżka rowerowa, budowana ze środków województwa, która tak naprawdę dojdzie czy zetnie ścieżki, które od Kołobrzegu w stronę Karlina są prowadzone. Tu i taki fajny trudon powstanie, bo powstanie jest od Mielna w stronę Koszalina. Ścieżki powstają w naszą stronę i tutaj Karlino drogą wąskotorówek, Gościno i tak dalej do Kołobrzegu. Kiedy zetknięci Białogard i w pierwszym etapie Białogard będzie zetknięty do ulicy Kołobrzeskiej. Do ulicy, przepraszam, Koszalińskiej, ze skrzyżowania Koszalińskiej i Kołobrzeskiej. Natomiast teraz rozpoczęła się inwestycja dwóch trzecich finansowana ze środków sejmiku, a w jednej trzeciej finansowana ze środków miasta. Budżet miasta tutaj wyłożył ponad 800 tysięcy złotych, czyli bardzo dużo, ale są tutaj wspólne zadania, bo z jednej strony jest ciąg drogi wojewódzkiej, a z drugiej strony poprawiana też będzie infrastruktura miejska, która jest w ciągu drogi wojewódzkiej. No, tutaj jest taki przykład dobrego współdziałania przed wspólnymi siłami. Czyli za 2,5 miliona złotych tak naprawdę od ulicy Koszalińskiej do wiaduktu wykonane zostaną głównie prace związane z poprawą bezpieczeństwa, z przejściami bezpiecznymi, z sygnalizacją świetlną, poprawi się wreszcie wyjazd i poprawą geometrii, ale poprawi się wjazd, wyjazd królowej Jadwigi. To wszystko ma być zakończone w koniec listopada. Jak znam życie, to gdzieś do świąt, pewnie do świąt Bożego Narodzenia, inwestycja zostanie zakończona. Inwestycja miała zacząć się dopiero wcześniej, ale nie da się tej inwestycji zrobić w jakimkolwiek układzie. Jeżeli ona będzie prowadzona 7-8 miesięcy, to praktycznie zawsze musi trafić w okres wakacyjny. I ja już mieszkam na osiedlu Olimpijczyków, nauczyłem się wjeżdżać do miasta od strony Karlina, a wyjeżdżać w stronę mojego osiedla drogą obwodnicą na Koszalin. Utrudnienia będą jakiś czas, trochę mniejsze one będą jak skończą się okres wakacyjny. Niemniej należy oczekiwać, że będą wahadła, że będą wąskie ścieżki, że będziemy ci, którzy włączają się z nami mechanicznymi, mogli się w taki sposób przemieszczać.
I to jest inwestycja miejsko-wojewódzka. Tutaj też planowane będzie ścieżki są rowerowe, także tutaj ze środków wspólnych przeważającej częściowej wojewódzkiej, czyli od skrzyżowania z ulicą Koszalińską do ulicy Szpitalnej. Ten ciąg tutaj będzie taki niekolizyjny ciąg ścieżek rowerowych. To tyle, co mogę powiedzieć na temat najbliższych takich nas dotyczących zmian. Dziękuję. Dziękuję. Informacje. Może pytania do... Proszę bardzo. Panie Radny, jeżeli ja mam pytanie, bo tak odnoszę wrażenie, odnośnie tej budowy no, na odcinku białogardzkim, czy nie no, zasadnym by było wybudować cały ten odcinek przez miasto, bo mam wrażenie, że tak, tu trochę i tak macie rozgrzebane na okrągło. I w zasadzie mamy takie poczucie, że no, wiecznie trwają te prace i z jednej strony zaczniemy, to z drugiej już pewnie byłby jakiś remont wskazany, no bo z tym wykonawstwem to też różnie. Jak to wygląda, czy tutaj nie, no nie wiem, z mojego punktu widzenia to ja bym zrobił tak, no ale jakie względy? Dziękuję. Trzeba powiedzieć, że jakby do mnie należy taka decyzja, to bym zrobił tak samo. Ale proszę Państwa, jakby kuchnia podejmowania takich decyzji to jest wyrywanie kawałka inwestycji i wylega się najpierw palec. No, nie da się całej inwestycji skończyć, no to kawałkami się robi. No więc nikt nie ma interesu takiego wprost w tej chwili, żeby tę drogę w ogóle remontować, mimo że ona jest ważna dla naszego województwa. Jeśli wszystkie siły jakby są kierowane na inną drogę, na tą krajową 11 zakorkowaną i pełną wypadków. Tam co prawda to jest inwestycja krajowa. Nas czekają w najbliższym czasie też poważne zmiany, bo w momencie, kiedy powstanie S6 i ona gdzieś tam od Wicinic poleci w stronę Koszalina, w Kołbrzegu i Koszalina, to tutaj pozostanie tak zwana stara szóstka. I ta stara szóstka, tą starą szóstką zostaną uwłaszczone gminy, które przy niej leżą. Prawdopodobnie gmina Białogard nie ma ani kawałka, bo ma. Więc w którymś momencie zostaniemy, mówię wspólnie, zostaniemy, bo i Karlino, i powiatowo, zostaniemy gospodarzami odcinków. Tak dzisiaj też jest. Na przykład Stara Trójka, gmina Stare Czarnowo jest. Słuchajcie, otrzymali kawałek Starej Trójki do utrzymania i konserwacji zimowego utrzymania, a droga Stara Trójka nie łączy żadnej miejscowości w Starym Czarnowie. Gminie Stare, nikogo nie interesuje tutaj, no, po prostu leżycie przy tym, to dostaniecie. I to jest kłopot. I to jest kłopot dla samorządów. I dzisiaj cały czas jakby walczyliśmy o to, również Sejmik podejmował starania, żeby te drogi zostawały drogami wojewódzkimi. I rzeczywiście dokonano zmian legislacyjnych, że te drogi w pierwszym momencie zostają drogami wojewódzkimi. Natomiast zostawiono furtkę, że marszałek województwa może tę drogę przekazać powiatowi na zasadzie siłowej masz tą drogę. Dlatego teraz w Myśliborzu się dzieje. Natomiast starosta Myśliborski przekazuje tę drogę gminie, bo ma takie prawo. Bo wszyscy no jakby no... Gmina ma. To ludzie po prostu korzystają z tych możliwości prawnych. Ja widzę, co się dzieje w tym części województwa. I Panie Wójcie, to co trzeba dzisiaj robić, to lobować wśród parlamentarzystów, pisać, prosić o to, aby drogi dawne krajowe, one zostawały drogami wojewódzkimi. To jest najlepsze rozwiązanie, aby wszystkie samorządy za tym lobowały. Tylko że marszałek za tym nie będzie lobował, bo trzeba na to znaleźć dodatkowe po prostu pieniądze, żeby utrzymać. Ale jeżeli samorządowcy się skrzykną,
na radach stowarzyszenia gmin, tam gdzie pan jest, trzeba po prostu o tym mówić i szukać przyjaciół i znaleźć takich posłów, grupę posłów na początek jednego, którzy będą lobbowali za takimi rozwiązaniami, żeby za moment po prostu gmina Białogard i inne gminy, które będą w podobnej sytuacji jak Rymań i Karlino, jakby nie dopłacały dużych pieniędzy do nie swojego interesu. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka uwaga, może nie do Pana Radnego Wojewódzkiego. Wcale to nie odciąży tutaj ruchu, a wręcz przeciwnie, będzie dalej albo większy, bo nikt nie będzie jechał na Kołobrzeg, nie łudźmy się. Także ta droga będzie eksploatowana jak do tej pory i wcale nie jest powiedziane, że ktoś sobie ekstra pojedzie na Kołobrzeg. Bo z Koszalina to powiedzmy do tego wchodzi, to jest duży skrót. Ale jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałem od razu zapytać, jak sprawa rozwiązana została, czy zostanie włączenia tej drogi do obwodnicy, czyli tutaj Białogard-Karlino. Bo pamiętam swego czasu, to już co prawda około 20 lat, jak opiniowaliśmy projekt obwodnicy Karlino i sam osobiście zgłaszałem wniosek taki, żeby zrobić wiadomość. No, pan burmistrz Karlina się może nie obraził, ale wręcz, żeby nie manipulować, bo może wcale tej obwodnicy nie być, ale dzisiaj skutek jest taki, że tych wypadków śmiertelnych jest naprawdę sporo. Z tego co wiem, to przyjęto sukces z Urzędu Światła czy tam jakieś inne rozwiązania. No dobrze, tak późno, jak w ogóle ich miał, nie wiem. Także naprawdę ja tak trochę uczulony jestem na te wszystkie rozwiązania, bo te konsultacje, informacje to powinny spływać do, przynajmniej do samorządu i jakieś opinie powinniśmy dawać. Także tutaj jeszcze może takie dodatkowe pytania. Mogę? W moim przekonaniu tam się niewiele zmieni. Ja mniej więcej raz w roku piszę na ten temat interpelację. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że dyrekcja dróg krajowych jest gdzieś indziej, a zarząd dróg wojewódzkich, bo ta nasza droga, szczególnie teraz remontowana 163, podlega instytucjom marszałka, to co się dzieje z obwodnicą Karlina, to podlega instytucjom ministerialnym. Czyli to są ludzie, którzy po prostu niekoniecznie ze sobą muszą na co dzień rozmawiać. A teraz, jeżeli się jeszcze tam zmieniły opcje tu i tam, no to po prostu może być trudno o uzyskanie konsensusu. Natomiast z moich obserwacji i znajomości życia wynika, że oni wszyscy czekają, decydenci czekają, aż powstanie S6, ona za moment, za 2 lata już pojadą samochody przez Kołobrzeg, to ta droga siłą rzeczy będzie odciążona i decydenci będą mieli problem rozwiązany. Tam w moim przekonaniu, nie wiem, jeżeli się uda, żeby tam światła były, to naprawdę będzie, to będzie co. Natomiast w Białogardzie, bo jeden wątek zapomniałem, w tej chwili drążymy temat, aby poprawić kolejną wjazd tutaj poprzez to skrzyżowanie ze Świdwińskiej ulicą Kołobrzeską, lewo-prawo, żeby jednak wrócić do tej koncepcji ronda na tam 200 metrów dalej strony Kauflandu od skrzyżowania i zrobienie porządnego tutaj bezpiecznego wjazdu. Bo to co dzisiaj jest, to jest o pomstę do nieba woła. Tak to w tej chwili wygląda i w najbliższym czasie nie zostanie poprawione, bo to są dopiero rozmowy, pomysły i badania studyjne. Kiedyś ta sprawa miała ruszyć i nabrać tempa, ale tam było się zmienia, bo to miał być inwestorem, to nie powstać, to miało powstać i ten podmiot brał na siebie znaczną część tej nowej inwestycji. Potem jak ten podmiot się wycofał, to sprawa się jakby rozmiotła. Ja przygotowałem sprawozdanie z komisji sesyjnej w 2000 brzegu. Mieliśmy spotkanie, to znaczy ja razem z starostą i z burmistrzem Karolina pojechaliśmy do Szczecina, rozmawiać właśnie dokładnie o tym skrzyżowaniu i do zarządów i ustaliliśmy, że na dzień dzisiejszy tam przywrócą, już jest przywrócony fotoradar,
ponieważ uważamy, że tam prędkości były przekraczane, więc motorady już z tego co wiemy to jest. Mają jeszcze w tym roku docelowo powstać sygnalizacja świetlna, ale nie światła w sensie kierowania ruchem, tylko te znaki, które są obecnie usług pierwszeństwa na przejazdach, one mają być po prostu podświetlane i to w tym roku ma być wykonane. Docelowo być może znajdą się na to środki, aczkolwiek jak pan radny mówił, że no, wszyscy czekają na przejęcie tej drogi tak naprawdę i dzisiaj nikt nie jest zainteresowany, bo ci chcą ją zdać, ci jeszcze nie przyjęli, nie ma za bardzo koncepcji, kto miałby tym się zająć. Koszt jest ogromny, to docelowo jest przewidziane tam rondo. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, ponieważ z tego co wiemy, to liczyliśmy, to przepustowość, jeżeli powstaje ta nowa szóstka, będzie bardzo podobna na wszystkie kierunki. Czyli rondo byłoby najlepsze rozwiązanie, pani światła, ruch świetny. Więc to rondo być może powstanie, ale na pewno to będzie już po tym przejęciu, tak? Ponieważ do tego momentu nikt nie będzie tam inwestował dużych pieniędzy. A w tej chwili już jest fotoradar i też sygnalizacja znaków świetna ma być wprowadzona jeszcze. Natomiast największy problem to wjeżdżając z Białogardu do Karlina na wprost, tutaj jest najwięcej kolizji, ponieważ ta osoba, która stoi jadąc do Karlina, z prawej strony zajeżdża tir, powiedzmy skręcając na szali. Tam ograniczona bardzo widoczność powoduje to, że wyjeżdżają, a jadący z Koszalina jest kolizja. Drugi odcinek. Duża prędkość, ale już jest fotoradar, więc te prędkości będą mniejsze. Mamy nadzieję, że i wypadek będzie znaczny. Ale wiecie państwo, można było tylko podnieść nasyp do góry i zrobić wiadomość tak jak jest koleją. Ale wyżadza. Dobrze, czy jeszcze do pana radnego wojewódzkiego są pytania? Może państwo są wisi? Mają pytanie? Skoro nie ma. Dziękuję za wyjaśnienia. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu o podjęciu uchwał w sprawach. Tak, będzie wyrażenie zgody na użyczenie niezabudowanej działki. Chodzi o działkę w Gruszewie. To jest dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Siła w Ruchu. Siedzibą w Gościnie. Tak, to gdzie jest praca? Proszę dwa zdania jeszcze. W ramach współpracy z Lokalnym Grupą Działania Siła w Ruchu w Gościnie istnieje możliwość, żeby pan tutaj wymieniał, postawienia wiatry, wykładki, stołu w jednej z miejscowości Kożurna i na Gminie wspólnie ustaliliśmy, że byłaby to miejscowość Gruszewa, z tego względu, że nie ma żadnej świetlicy. Ja teraz znalazłam na działce, gdzie znajduje się Płacława. Czy pytania są? Bo mamy dwie uchwały, czyli tak, jak jako... Bo dzisiejsza uchwała już jest z numerem działki. Z numerem działki. Z numerem działki. Zakresowane. Czy pytania są? Nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie numer 22/2 położonej w obrębie geodezyjnej Pekaniny. Sprawa prowadzi do nikąd. Wcześniej w dniu przekazu sprzedaliśmy ten wcześniejszy odcinek. Także uważam, że niczego nam nie będzie służyło. To jest na tej górce.
za laski. Tak, jak mieszka teraz ten nowy, tak? Tam jest punkt odniesienia budynek kolejowy. Nie, nie, to jest po tej stronie, gdzie jest jeden budynek mieszkalny, powojenny. Górka Hołowacza. Jak jedziesz z Białogardu po prawej, tak. Tam ma grunty, między tymi gruntami droga jest. W pole takie. No fizycznie w tej chwili nie istnieje. Są pytania? Proponuję podać pod głosowanie tej uchwały. Kto jest za podjęcie uchwały, proszę podać się do głosu. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty. Kolejny projekt uchwały wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Ponowne wyjeżdżanie działki 148. W tej chwili kończy się umowa, która trwała 10 lat. Działka jest uprawiona. Są pytania? Nie ma. Proponuję projekt uchwały zgłaszać pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzyma? Kto jest za, że projekt uchwały został przyjęty, proszę głosować. Kolejny projekt uchwały to jest sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numer 261. Położone w problemie ewidencyjnym budżet. Tutaj nastąpi sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego, który jest przetargową, dołożyła jest tego sama na mapie. Państwo są właściciela budynku posadowionego na tej działce. W tej chwili są użytkownikami wieczystymi naszej działki i chcą przekształcić to w prawo własności. Proszę bardzo, są pytania? Było omawiane w komisjach, także sprawy są jasne dla radnych. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wiadomo, że projekt uchwały został podjęty. Kolejny projekt uchwały wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu na prawie własności. Skomplikowane dla tego jest. Energa operatora zwróciła się do nas z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu w postaci wędrowanych lokalna i wymiana starego transformatora na nowy skupowy. Służebność zostanie ustanowiona odpłatnie na czas nieoznaczony. Działeczka, tą zwycięstwo, koło schroniska dla psów, mamy taką drogę pomocy. Sprawa jasna. Pytania? Proszę bardzo. Proponuję poddać pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie ma. Wiadomo, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt uchwały. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Wygasają umowy trzyletnie na dzierżawy, które jest sporo i dotychczasowi dzierżawcy złożyli wniosek o kontynuację dzierżawy. Aby móc kontynuować te dzierżawy, w tym przypadku jest potrzebna Państwa zgoda. Kolejna. Teraz czy oddać mam tutaj kolej, jak się obrębny Państwo, to jest mało, konkretne, bo obrębny jest sporo. Radni Niedzieli,
Czy są pytania, uwagi? Nie ma. Proponuję poddać pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, przychodzi się do góry. Dziękuję. Nie było przeciwny. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, a już proszę spokojnie. Stawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do omawiania projektów uchwał. Pierwszy projekt uchwały to jest udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stanu Minieru. I tak kolejno, rokowo, pomianowo, Białogóra, Szczerzy, Kościel. Pierwszy projekt dotyczy stanowisku. Jest pan Krzyżaniak. Słowo informacji, proszę bardzo. W tym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 43 429 zł do wszystkich OSP. Jest to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 43 429. I tak, Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowie występuje o dotację z gminy Białoga w wysokości 4862 zł i 65 groszy, a otrzymała dotacji ze związku 4170 zł i z Krajowego Systemu 2832 zł, za jedno razem 7002 zł wysokość dotacji. I ta dotacja jest na zakup ubrań specjalnych, obuwia strażackiego, mundur koszarowy, ubranie specjalne szkółba, obuwie strażackie skórzane 4 pary, mundur koszarowy 3 komplety, mundur strażacki 3, rękawice strażackie 10 par i parafan zasłaniający, jak się mówi, w akcji ratowniczych czy wypadkach, 1 sztuka. To jest takie, to są wysokości. Następnie, po kolei wszystkie, czy ja? Tak. Krokowo występuje o 6116,32 zł. Dostaje dotacji 10791 zł. I tutaj jest, oni dostają na wydatki bieżące 4713,32. Jest to narzędzie wielofunkcyjne, rozdzielacz, ubranie specjalne, 4 komplety, buty strażackie 4 pary i kominiarka strażacka 4 sztuki. I 1403 zł zbiornik na wodę 13 metrów pojemności. 13 metrów sześciennych pojemności. To jest rokowo. Pomianowo 3150,85 C, znaczy występuje o tyle, i na wydatki bieżące 2270,85 groszy, na wydatki inwestycyjne 880 zł. I tutaj ubranie specjalne 3 rękawice 5 par, pomieniarka 3 par, 3 sztuki, detektor wielogazowy 1 sztuka, to jest inwestycyjny zakup. I tak, dostają z zarządu związku 3100 zł, z Krajowego Ratownictwa Gaśniczego 3500 zł, daje to razem 6600 zł. Białgorzyno 2745,28 groszy. To są wszystko wydatki bieżące, latarka, dwie sztuki, rękawice, dwie pary mundur strażacki 5, kapelusz, czapka 4 sztuki,
kominiarka strażacki dla 4 i rękawice 4. Paragrafie w dwóch pozycjach występują rękawice ze względu na wysokość ceny i jakie są podyktowane na dodatki, żeby było to zgodne z dodatkiem. I tak, ze związku dostaje 1600 zł, a na wydatki bieżące CMSWiA 792 zł, razem 2352 zł. Kościernica 8800 39,32 grosze. Wydatki bieżące w wysokości 5426,32 grosze. Ubranie specjalne 4 buty strażackie, 4 pary kominiarka, 4 modły pożarowe, 4. Wydatki bieżące na remont 2500 i wydatki inwestycyjne 913 zł. Przy remoncie jest to naprawa bramy segmentowej i montaż napędu. I inwestycje to jest zakup drabiny przenośnej, która cenę ma powyżej 3,000 zł. I otrzymano ze związku 4040 zł, 9000 z MSWiA, 9000 na wydatki remontowe i na inwestycyjne 3640 zł, razem 16684 zł. Czy pytania są do przyjęcia? No, może jeszcze bym powiedział, że to już jest drugi rok, jak jest dzielona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacja. Ze związku z tym roku udało się jeszcze uzyskać. Zobaczymy, jak będzie w następnym, bo wiadomo, że wszystko zaczyna być zawierane, żeby Związek Ochotniczych Straży nie miał pieniędzy. Ale udało mi się wywalczyć jeszcze te dotacje związkowe. Proszę bardzo. Jest w ramach naszego budżetu. W ramach naszego budżetu to jest 25 714 zł i 42 grosze, dotacji 33 429. Daje to razem 69 143,42 grosze. Nasz udział, te 25 tysięcy, to jest 37%. Bardzo, czy są pytania? Nie ma pytań. Proponuję podać pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stanu Gniew na zakup wyposażenia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wiedzę, że projekt uchwały został podjęty. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie na zakup wyposażenia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został podjęty. I w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie na zakup wyposażenia. Kto jest za przyjęciem? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wierzę, że projekt uchwały został podjęty. I w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białgorzynie na zakup wyposażenia. Kto jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Projekt został podjęty. I w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie na zakup wyposażenia. Kto jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę do góry.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Zgadzam się, projekt został podjęty. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. Proszę Panią Skarbnik. W tym miesiącu, proszę Państwa, mamy tylko zmiany dotyczące właśnie tego, które są związane łącznie z tymi uchwałami poprzednimi. I te dotacje przyjęte, które mają być przekazane na straży, są z budżetu, który był przeznaczony na OSP naszego. To jest po prostu przesunięcie tylko w paragrafach, tak? Więc wreszcie się Państwo paragraf pierwszy, bo dlatego uważam, że powinien brzmieć, że dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanych zmianach budżetu na się w sumie dochodów kwotą 34 511 232,70 zł. W tym dotacja na zadania zlecone i powierzone 8 522 521,60 zł. Po stronie wydatków kwotą 34 277 7,70 zł. W tym dotacja na zadania zlecone i powierzone 8 522 521,60 zł. I zmiana dotyczy tylko i wyłącznie rozdziału 754-12, czyli ochotnicze straże pożarne. Tworzymy paragraf 282, czyli dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. To jest kwota 22 518,42 grosze. Zmniejszenia dokonujemy w paragrafie 303 o 5 tysięcy. Będzie po zmianie środki w tym paragrafie wynosiły 20 tysięcy. W paragrafie 421 zakup materiałów i wyposażenia znieśmy 10 tysięcy. Zakupie energii paragraf 426 wzięliśmy 5392,42 grosze. W paragrafie 430 zakupów pozostałych wzięliśmy 5 tysięcy. W paragrafie 448 podatek od nieruchomości wzięliśmy 322 zł. A te środki też dołożyliśmy do paragrafu 623 dotacja celowa na finansowanie. To jest na dofinansowanie do podatku inwestycyjnego dokładnie, tak? Tam jest kwota 3,96. Proszę bardzo, pytania czy są? Pytań nie ma, to będziemy podać głosowanie, które uchwały, kto jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały jest przyjęty. Proszę Państwa, teraz z kolei projekt uchwały. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Białowieża. Skarga płynęła z miejscowości Laski. Dotyczy gospodarki w parku Borskim i Wielki Park po 1,5 hektara w Borku. Jest szereg pism, pismo skarżące i pismo osobowe ministrami. Moim zdaniem to, co można było zrobić w tym parku, zostało zrobione, bo ja to widziałem osobiście. Chyba, że jest pan Radny Tadeusz Antorby, a dość szczegółowo to powiedział. Całe nie uzasadnienie. Jakie to znaczy, że jest tak, może zacznę. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Szczecinie, delegatura w Koszalinie, pisze tak do nas. Informuję, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynął wniosek.